No, siema. Dobra, także co wam mogę powiedzieć? Ej, kurwa, wszystko się nagrywa? Tak, jest git. Dobra, jesteśmy na Berufsie, ale to chwilę. Bo patrzę, że jakąś wiadomość dostałem. Witam ogólnie, jak na pewno widzisz, coraz więcej. Wypierdalaj, gościu. Chuj ci w dupę. Były rekrutacje na światy prywatne, w których brałem udział i brałem udział w nich dosyć zlewczo, a nawet i bardzo zlewczo, a nawet chuj zlewczo. I wiecie, jak wyglądało. Napisałem, patrzcie, Dominik, tyle i się dostałem. XD. Ja pisałem jakieś głupoty, jak coś, co nie? Ale się dostałem na jakiś tam pierwszy lepszy świat. Przeczytałem regulamin, oczywiście. Inaczej nie mogłoby być. I dostałem się. Napisałem to podanie i ja się dostałem za 3 godziny. Więc fajnie, w wolnych czasach sobie ogólnie biję tego 240 i coś tam nawet sobie biegam na tym świecie. Dobra, ale nie chciałem specjalnie grać bardzo na tym świecie, dopóki nie mogłem tutaj nagrać. Jest niedziela, dostałem się w środę. Miałem delegację, a tak to po prostu nie mam bardzo czasu, bo jestem bardzo pochłonięty pracą, po pierwsze. A po drugie, nawet jak jest ten czas wolny, to człowiek chciałby jednak skorzystać inaczej. Ej, czy na pewno wszystko jest git? Jest wszystko git. I tak pewnie. Dobra, zaraz opowiem. No ale fajnie, dostaliśmy się na jakiś świat i przynajmniej jest jakiś element zaczepienia, żeby coś tam ponagrywać, tak? I tyle. Dobra, i byli w ogóle. Wkurwiają mnie ci. Czemu ty mi przeniosłeś? A, wyleczyłeś mnie od razu. Dobra. Bijemy zające. Mamy pieniądze, bo byli tam ludzie, powiedzmy, w tych postach, którzy się deklarowali. Elo, jak ktoś się dostanie, to piszcie do mnie. A wiecie, jak z reguły wyglądało coś takiego, że da ci kurwa 300k i tyle. Więc tak, taka osoba dostanie poprzez dobre chęci kurwa tam powiedzmy 15 plusów i poświęci tam 1,5 miliona, bo da 5 osobom może 300k. Tak, więc dobry deal, co? I to niby z dobroci serca. Kurwa, gówno dobre serce, coś takiego nie istnieje. Wszystko jest interesowne. No, nawet nie chciałem wbijać tych pierwszych leveli, ale po prostu chciałem wam opowiedzieć tą sytuację. Chciałem wam zaprezentować, jak to wszystko wygląda. Co tam u mnie, to też mogę bardzo chętnie opowiedzieć. I naprawdę, jeśli będę miał czas, a będę miał ten czas, to będę nagrywać. Tylko aktualnie byłem przez. Byłem na delegacji i ciężko byłoby nagrywać Znaczy po prostu, jak ludzie są obok, ciężko by było nagrywać na laptopie, to by się dało zrobić i tak dalej, ale jeszcze tylko 3 dni. Więc spoko. Mierzę sobie Białoruś. Jeśli jesteście zainteresowani, to tak. Mierzę sobie kurwa Białoruś. Jestem praktycznie 100 metrów. Najbliżej byłem 60 metrów od granicy z Białorusią, gdzie bez potrzebnych dokumentów, zezwolenia, nie mógłbym tam przebywać. Najśmieszniejsze jest to, że wiecie, ja jestem geodetą i tak dalej, i tam cały czas wykrywa mi roaming białoruski. I jeśli Białoruś byłaby w Unii Europejskiej, to moja praca byłaby 3 razy szybsza. Poważnie. I co mogę więcej powiedzieć? Że naprawdę, jak mam ostatnio wolną chwilę i powiedzmy tam jestem na tym wyjeździe i mam laptopa i myślę sobie, okej, co ja mogę zrobić? Więc biorę sobie tego laptopa i coś tam oglądam, a w drugim oknie jest to głupim argonem i okazało się, że pracuje ze mną ziomek z mojej klasy, znaczy ja go nie znałem, więc to nie był mój ziomek, teraz powiedzmy go znam, więc jest mój ziomek. I się okazało, że gra w Margonem. I się okazało, że on nie, że tam kurwa pierwszy, drugi level, tylko on dobrze napierdalał na Hutenie. Więc takie wow. No. I dobra, o tutaj można przenieść mnie do przedstawi. Aha, dobra, ty czy nic mi nie zrobisz. Wojownik. Aha, bo tutaj zapomniałem, bo tutaj jest coś takiego, że. No dobra, ale kto mi może sprzedać przedmioty, bo ja chcę kupić kurwa przedmioty. Tu są przedstawiciele różnych profesji, tak? Zanim będziesz kontynuować naszą rozmowę, znajdź w swojej torbie szkatułkę poskromiciela. No dobra. I dostajemy. A, no to spoko. Dostaliśmy hełmik.
O, i teraz mogę wreszcie kupować rzeczy i tak dalej. I te szkatułki to nie wiem, do którego poziomu są, do 25 prawdopodobnie, raczej tak. Dobra, czy mi się opłaca z dwuręką chodzić? Nie opłaca mi się z dwuręką chodzić na tym poziomie. Także, a czemu wybrałem wojownika? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, po prostu uznałem, że może być to niegłupi wybór, a lubię grać wojownikiem. I co? Jak to tu jest potrzebne do questa? Czekajcie, czemu tam były przedmioty, które były niewidzialne? Dobra, jebać to. Nie ma... No kurwa, po chuj mi ten quest! Ja nie chcę tego questu. Wyrzuć. Aha, Dobra, zaraz bijamy 7 level. Boże, jak ja dawno nie grałem na takich małych poziomach. A bo teraz ogólnie, pewnie się okaże, że to z 2 lata, zrobili coś takiego. O, mogę wam też pokazać coś fajnego. Najwyżej ustawi się tam. A, bo zobaczyłem, że teraz są zmiany na YouTubie, bo teraz powiedzmy na laptopie wrzucam sobie tam na drugim kanale pewne materiały i widzę właśnie, że jeśli macie materiał, to ustawiacie, czy ten materiał jest przeznaczony dla dzieci, czy nie. I jeśli na przykład będzie to ze fajkiem, znaczy tu jest glue, czyli coś podobnego jak IQOS, tylko IQOS-em nie jest. Jest alternatywą. Więc można ustawić coś takiego i nikt ci się nie przypierdoli do tego, tak? Bo ustawiłeś ograniczenia. Także dobra, co ja zakupiłem? Poszedłem sobie do Kauflanda. Kolega chciał sobie e-fajka kupić. Ale tak się zainteresowałem, może się spytam o IQOSy. No akurat na tym stanowisku w Kauflandzie nie było IQOSów, tylko pani pokazała mi coś takiego. I najbardziej co mnie przekonało do tego, a nie IQOSa, czym to ogólnie jest, to jest podgrzewany tytoń. Klikam, wsadzam ten wkładzik. Ogólnie tak. Bo IQOSy mi się nie spodobały. Od początku mi się IQOSy nie spodobały ze względów. Jest dużo względów, dlaczego mi IQOSy się nie spodobały. Aha, czyli tutaj psy teraz są. Git. Można na nich expić. Jeszcze w grupie, wow! Ale teraz jest easy tutaj. Dlaczego mi się IQOSy nie spodobały? A jak to działa? Po 40 sekundach można odpalać normalnie. I powiem wam tak. W przeciwieństwie, jak IQOS. Bez kitu, zaraz będzie, że mi za reklamę zapłacili. W IQOSie macie liczbę, powiedzmy, dmuchnięć czy pociągnięć. Jest to 15, chyba. Albo jest też limit czasowy. Tutaj tego limitu pociągnięć, o ile dobrze wiem, to nie ma. Uważam, że pali się dłużej od IQOSa. Same wkłady, bo to, co mi najbardziej rozwalało, że w IQOSach wkład względem normalnego papierosa to była 1/3 tytoniu, gdzie w normalnym papierosie miałeś 3 razy tyle tego tytoniu. I gdyby nie takie promocje właśnie, jak ja powiedzmy, ogólnie mówiąc już o tych dwóch alternatywach, bo jeszcze jest tego więcej, uwierzcie mi. Jeszcze jest tego więcej. To gdyby nie takie, powiedzmy, promocje, że nie wiem, ja zapłaciłem 100 i dostałem 5 paczek gratis, gdzie jedna paczka kosztuje 14 zł, czyli jak normalne papierosy, czyste widy, tak? To taka alternatywa byłaby średnio opłacana, bo papierosy są ogólnie drogie. A pomyśleć, że potrzebujesz jeszcze tego narzędzia, że to też nie jest to samo. Dużo ludzi. Podoba się to, dużo ludzi się nie podoba, bo to jednak nie zastąpi zwykłych normalnych papierosów. Jak coś, to nie nakłaniam do palenia. Tylko mówię, że fajnie, że są te promocje, bo są. Na przykład za polecenia. Ja na przykład dostałem za rejestrację, gdzie zarejestrowałem się 5 minut przed zakupem, a nawet minutę przed zakupem tego. I tam normalnie zapłaciłbym 170 zł, a zapłaciłem 100, więc nawet uważam, że wydanie takiej 100 że i posiadanie tych 5 paczek, żeby po prostu zobaczyć, co się z tym je, jak to wygląda i tak dalej, to nie jest jakoś dużo. I jak dla mnie jest to taka odskocznia i tyle.
No i tyle. Nie wiem, co mam więcej o tym opowiadać. Niby to usuwa, powiedzmy, te substancje smoliste, nie posiada, powiedzmy, zapachu. Gówno prawda, bo ten zapach posiada. Znaczy, to jest, że mniej, tak? To też nie jest tak... To nie jest tak określone, że to w ogóle nie ma, ale śmierdzi. Śmierdzi i zależności od wkładów. A w ogóle, tak jak do Icosa, są wkłady od razu, które posiadają jakiś smak, to tutaj trzeba kliknąć. Czyli tak jak, powiedzmy, raz się pomyliłem, kiedy byłem pijany i chciałem odpalić go jak normalnego papierosa. Nie da się. Nie da się. Bo jest zbyt zbity i jest otoczony jeszcze folijką, a nie gilsem jak normalny papieros. Masakra, ekspię sobie na 12 levelu na świecie prywatnym, na którym, o którym nic nie wiem. Zaraz trzeba... Ej, właśnie, jeśli macie jakieś propozycje, co ja bym mógł tu robić, ja ogólnie, jeśli będę miał czas, a będę miał teraz przez te 3 dni nawet na wyjeździe powbijać sobie parę leveli dziennie i tak dalej, to jasne. To możecie dawać mi jakieś propozycje, śmiało. A, i właśnie, co miałem powiedzieć, że dużo bardziej co mi się podoba, ten, powiedzmy, glue, bo to się tak nazywa, względem Icosa, że pali się dłużej i nie masz takiego limitu, gdzie musisz czekać tam z 20 minut chyba na... Nie chcę skłamać, tak? Ale musisz czekać przy Icosie jakiś czas na naładowanie tego. Tutaj nie masz czegoś takiego, za jednym załadowaniem możesz wypalić praktycznie całą paczkę, więc easy. Wiecie, jakie to jest ciepłe? Naprawdę się tym można oparzyć. Bo to jest śmieszne takie, że na przykład masz popiołkę i wsadzasz tam niedopalonego papierosa i to tak wygląda, takie dziwnie. Ale czy będę to palił, kiedy mi się skończy te 5 paczek? Nie. Nie będę tego kupował. Chyba, że będą jakieś promocje, a tak naprawdę to nie. Nie. Jakoś mnie to nie przekonało bardzo do użytkowania. Ale tak jak mówię, jakaś alternatywa to jest. Już dużo bardziej, mówiąc o tych wszystkich wynalazkach, to wolę papierosy. Bo na przykład mogę wam powiedzieć, że w sytuacji, gdzie zacząłem palić e-papierosa i rzuciłem normalne papierosy przez ponad miesiąc, czy nawet no, na pewno miesiąc, nie paliłem normalnych papierosów, paląc od 3 ponad lat. Więc mi po prostu e-papieros posmakował, niektórym posmakuje, powiedzmy, Icos czy Glu, tak? Więc to są bardziej takie sprawy indywidualne i gusta. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? Święta idą. Idą, kurwa, święta. Naprawdę zapierdalają święta. Ej, Tornek też zmienili? I... W tej grze się tak dużo zmienia, tak diametralnie ta gra się zmienia, że... masakra. Zastanawiam się, czy może nie wbić jakiegoś high levela tutaj nawet. Bo pytanie... Mam właśnie podstawowe pytanie, czy ten świat, na którym teraz gram, a spróbujemy sobie może wejść na tym, na tą Unię. Bo chciałbym sprawdzić podstawową rzecz, ile nagrywamy. Nagrywamy 13 minut, dobra. Zaraz muszę jechać do galerii, zakupić sobie kurtkę, bo mi się rozpierdoliło. Deimos, tak się nazywa ten świat. Aha, czyli tu już ludzie mają 404 levele, więc to chyba nie jest jakiś nowy świat. No duże. Ej, właśnie, jak się nazywał ten najstarszy świat? Narvhals? Ludzie mają już 500 levele i powyżej 500 już się nie da wejść. Masakra. Masakra. Gdzie on ma tego 500? O kurwa. Błyskawice, znaczy Halloween 2017. Ale tak nawet jak kiedyś było ścisło określony ekwipunek, że mieliście, powiedzmy, na tropiciela ten czerep, rękawice z Nymcho, naszyjnik na 252 i nie było bardzo alternatyw, to teraz te alternatywy są z jednej strony fajne,
A z drugiej strony, na przykład, jak ja nie gram już tyle lat, no to ja tego nie nadrobię. I teraz każdy mnie upierdoli, więc. Wiecie o co chodzi. Dobra. Chciałbym uzyskać. Dobra. I ten się nie. Brak zezwolenia. O kurwa, typ mi każe płacić jebane 100k za teleport, jeśli nie mam zezwolenia, ale da się. A to jest mało opłacalne. No nie oszukujmy się. Dobra, czy jest tutaj ktoś? Umbar. No rzeczywiście. Się obławię w chuj. Nie, muszę iść do tego, do Itan, bo tutaj... Albo nie, do Unila można jeszcze iść. Biskitu. Unila tego, drugiego śmiecia. Już dawno się nie grało na tych małych levelach, ale nie, kiedyś też tak było na początku gry, że chyba było nawet tak, że do 25 levela nie wybieraliście profesji i dopiero później była wam nadawana profesja. I chyba mogliście zakładać wszystko, tak o ile pamiętam, po prostu nie wymagało profesji. Tak mi się wydaje, bo tej profesji nie posiadaliście. A teraz jest troszeczkę podobnie, znaczy, że zaczynacie wszyscy w jednej wiosce, tak? Dobra, tutaj gówno dostanę tak naprawdę. Kiedyś na pewno on sprzedawał jakieś tam miecze półtora ręczne na 15 level i tak dalej, teraz już tego nie ma. Więc muszę zasuwać do item. Nie wiem, najwyżej sobie tam doładuję, kurwa, za 20 ziko, kurwa, to zajebanym argonem i kupimy sobie jakiś kamień do item, czy jakieś tam podstawowe rzeczy, ale tak to pieniędzy nie chcę wydawać na tą grę, bo po prostu nie chcę. I tyle. Czy mamy jakieś smocze łzy? 10 łusek, kurwa. Smocze runy 12 tysięcy. 12 tysięcy, czekajcie, bo ja jeszcze jestem zwolennikiem, że kiedyś był inny przelicznik. 400, dobra, nie będzie 400. Podzielić przez 7... Kurwa. 12, 400. Podzielić... Gdzie jest, kurwa, dzielenie? Podzielić przez 75. Czyli 165 zł. Więc tyle mógłbym zyskać. Za 165 miałbym 330, ale... Nie. Po co mi to? Orły są tutaj. Ej, tą mithrilową małpę, znaczy marfią, no wiecie, tego zwierzaka tutaj. To oni zmienili czy coś? Ej, właśnie, dodatki sobie jakieś wgrajmy, bo bez tego to ciężko. Bo zmienili chyba, że to już nie jest taki wysoki level jak był kiedyś. Bo czemu niedźwiadek ma 20 level, a niedźwiedź brunatny ma już... Dobra, powinienem ją ubić. No dobrze, dobrze, że ten... Dobra, przynajmniej do item mnie wyjebało. To że taka jest zaleta. Wow, dużo lesa mam. No nie ubiliśmy. Ale i tak lepiej, jak kiedyś to był 30 level i no robiąc teleport na około tym 13 levelu do Tornek, ciężko było chyba samemu ubić to coś. Elo. Jestem nowy. XD. No, żeby nie było, to ja też nie wiem co. Dokładnie tego regulaminu nie przeczytałem. Nie będę kłamał. Ale wiecie o co chodzi. Napiszę tu elo, elo, a oni kurwa gościu, jak ja cię znam, masz tutaj gifta. No nie, właśnie jedyne co dostałem tam to 300k, no ale... Kurwa, czemu te przedmioty... Mogę je wyjebać. Mogę je zniszczyć? Nie mogę ich zniszczyć nawet. I jaki na początku level mógłbym bić? Mogę ten 6-4 wbić i to tak naprawdę nie zajmie mi jakoś dużo czasu i tak dalej, tylko właśnie przede wszystkim co powinienem sobie przygotować, to jakiś tam ekwipunek, nawet w zwykłakach mógł zapierdalać. Także damy radę. Spokojnie. Coś tam sobie lotniemy. Ej, bez kitu. Postoimy sobie na jakimś, nie wiem, apostacie. Ej, bo teraz właśnie pozmieniali, że to nawet nie jest głupi pomysł, żeby stać na tych...
tych potworkach. Ej, to już są. Wow! Do tego nie było za moich czasów. Dobra. Czemu ja nie mogę kurwa kupić żadnej broni na jakiś 15 level tutaj? Co ja do tego, do. Jak on się nazywał? Rana może iść. Dużo się zmieniło. Nawet na tych małych levelach widać. Na przykład kiedyś to po te rękawice na 20, na buty na 20 trzeba było zakurwiać do Eder. Teraz już widocznie nie trzeba tego robić. Jest jakoś to bardziej łatwe. Ułatwione. Topór na 11 level. To mogę sobie kupić. No ale kiedyś właśnie u tego Unila. Śmiesznego. To były takie przedmioty jak. To były właśnie takie przedmioty jak, nie wiem, kurwa, włócznia zajebana na 11 level czy coś takiego. Teraz tego nie ma. Co ja mam teraz robić? Czy ktokolwiek jeszcze może mi tu sprzedać coś? No nie wiem, naprawdę. Czemu tego już nie ma? Czemu wycofali te przedmioty Unila? Gdzie ja, kurwa, kupię mieczy zajebane półtororęczne? Będę musiał trochę ogarnąć tą grę, naprawdę. Bo dużo się zmieniło. No, pancernik kiedyś miał 13 level, teraz ma 14 level. Małe zmiany, ale jednak. Ale jednak zmiany, tak? Wilki na przykład kiedyś miały 13 levele, teraz mają 15 levele. Ja nie mam nawet potionów, jak widzę. No dobra, ale możemy na nich expić, tylko ja się wyjebię zaraz. Na tych trzech się wyjebię. O, nie wyjebię. Ale dobra, i tak fajnie, że jak padniemy, to się respimy tam chwilę, więc to nie jest jakiś wielki problem. Tylko no mogłem te mikstury kupić. Tu jest czerwona. A tu też się trochę zmieniło. Dobra, wiecie co? Myślę, że ja nie będę jakoś też bardzo dużo tutaj nagrywał i tak dalej, bo to nie są rzeczy interesujące. Jeśli będą jakieś postępy, powiedzmy, na tym śmiesznym świecie, to ja wam o tym po prostu opowiem. Wilki atakują? Nie. Pójdziemy na tą apostatę. Ja wiem, że jej nie ubiję, bo nie ma takiej opcji. Ale chcę zobaczyć, czy tak poglądowo, czy coś się zmieniło tutaj. A, bo tu wyczerpanie jeszcze jest, zapomniałem. Przegrałem na świecie prywatnym, no tak. No nie wbiję 64 levela na tym podstawowym. Nie ma. A, nie wejdę tu nawet. Nie ma takiej opcji. Nie dam rady, bo nie mam żadnego ekwipunku przygotowanego. Jeśli miałbym taki ekwipunek, dałbym radę. Nawet chyba maksymalnie 70 wbiłem na wyczerpaniu początkowym. Kolega sobie chyba Patryka szuka złego, mrocznego. Ej, właśnie, tylko też nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w ogóle. No bo na tym serwerze już gra dużo ludzi, ludzie mają tutaj 400 levela i ja na pewno jak już to bym tego nie nadrobił, więc wiecie o co chodzi. No ale trudno. Coś tam można pograć, tak? Zaprosili mnie po moim wyczerpującym podaniu na kurwa 10 słów. I tam nie wiem, chyba wszystkich dodali. No ale. No tak. No kurwa, czemu niedźwiadek ma 20 level? Masakra. No logicznie, moim zdaniem, to nie ma sensu, ale dobra. Pancerniki 19 levele, na którym padam. Na 100%. Dobra, ja nie będę przedłużał. Jak coś, to ja tutaj coś poogarniam sobie na tym świecie i o 11% zostało. Dobra, także z Spartem.